Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, dziś parę słów o Palermo, ale nie będę Wam mówił o fantastycznych rzeczach z tego miasta, tylko powiem Wam o tych złych. Zapraszam Was serdecznie. Mleczna Droga. Jeśli chodzi o komunikację miejską, okej, ona funkcjonuje całkiem nieźle, ale jeśli jesteście przyzwyczajeni do czegoś takiego, że autobus odjeżdża o 9:15, zapomnijcie. On po prostu jak przyjedzie, to będzie i pojedziecie, albo nie. Właśnie przybyliśmy na plażę Mondello, jedną chyba z najpiękniejszych plaż w okolicach Palermo. Tak przynajmniej twierdzą tubylcy, bo tutaj nas przesłali. Nie, słuchajcie, przepiękna plaża, naprawdę bardzo fajna, ale jest jedno ale, które Wam właśnie pokażę. Chodźcie. Dobra, jesteśmy w przebieralni, tak więc jeśli chcecie skorzystać z takiej publicznej przebieralni na publicznej plaży, musicie się spodziewać, no, właśnie tego. Słabe jest również to, że na publicznej plaży nie działają prysznice. Ale zawsze możecie Państwo skorzystać z prywatnej plaży tuż obok, która jest naprawdę bardzo czyściutka. Są parasole, są leżaczki, czyste toalety, no i przede wszystkim prysznice. Kolejna sprawa to wszędobylskie śmieci. One są po prostu wszędzie i słuchajcie, wcale to nie jest niedziela rano czy niedziela po południu, po sobotniej imprezie. Tak po prostu jest wszędzie w Palermo i nie tylko w Palermo, w całych właściwie Włoszech, ponieważ parę lat temu, kiedy odwiedzaliśmy inne rejony, dokładnie w dużych miastach i w małych miasteczkach, tak było, śmieci fruwały po ulicach. I koty, jak nie lubicie kotów, to też nie przyjeżdżacie do Palermo. Kolejny problem to niezbyt przyjemne zapachy towarzyszące nam podczas romantycznych spacerów tymiż właśnie alejkami. Smród w tych małych alejkach jest przeokropny. Możecie tam po prostu doświadczyć zapachu szczochów, kocich odchodów, pomyj z targowiska, szczególnie jeśli chodzi o ryby, także naprawdę śmierdzi strasznie. Moi drodzy, jednośladów, skuterów i motocykli w Palermo jest tak dużo, jak w Amsterdamie rowerów. I wierzcie mi, jeżdżą jak wariaci. Trąbią, smrodzą. Zresztą, sami popatrzcie. No niestety, moi drodzy widzowie, mój plan się nie powiódł, ponieważ kiedy zmieniliśmy autobusy, przesiedliśmy się do drugiego, nie udało mi się zająć miejsca strategicznego, czyli z przodu, aby Państwu ponagrywać troszeczkę ten chaos, który dzieje się tutaj na ulicach w Palermo. Dlatego zapożyczyłem sobie to wideo, żebyście mogli po prostu popatrzeć, jak to wygląda. Tutaj naprawdę wydaje się, że nie ma żadnych zasad ruchu drogowego. Ludzie po prostu jeżdżą jak chcą. Naprawdę trzeba bardzo uważać, ale powiem Wam jedno, szacunek dla motocyklistów i dla osób jeżdżących na skuterach. To są prawdziwi, naprawdę fantastyczni, że tak powiem, kierowcy. Świetnie manewrują, w jednej ręce papieros, w drugiej telefon komórkowy. Naprawdę, tutaj to nie powinno nikogo dziwić. My podczas naszej podróży autobusem byliśmy świadkami, jak kierowca autobusu przez całą drogę rozmawiał przez telefon komórkowy. Także naprawdę, tu jest dziki zachód pod tym względem. Oczywiście w związku z tak dużym natężeniem ruchu w mieście jest ciągle zalegający smog i w momencie, kiedy otwiera się drzwi balkonowe, zamiast świeżego powietrza wpadają Wam spaliny i mam wrażenie, że przytułem już co najmniej 2 kg przez ten ołów zalegający w moich płucach. Nie wiem, czy Państwo to widzicie na filmie, mam nadzieję, że tak. Ta lekka mgiełka to nie jest poranna mgiełka, to jest właśnie smog. Dobra, kolejna niefajna rzecz, przynajmniej jak dla mnie, to jest taka, że jak przyjeżdżacie do Włoch, to nie możecie pojechać w swoich starych, wytartych jeansach i swoich wypłowiałych t-shirtach, ponieważ Włosi noszą się bardzo elegancko i wówczas będziecie, niestety, ale odstawać od reszty tubylców. Także musicie pamiętać, że trzeba się w miarę elegancko ubierać. Oczywiście, moi drodzy, to wszystko, o czym Wam powiedziałem w dzisiejszym odcinku, musicie potraktować z dużym przymrużeniem oka i naprawdę z dużą rezerwą. Dlaczego? Dlatego, że Palermo, który jest niewątpliwie kulturalną stolicą Sycylii, czyli największej wyspy na Morzu Śródziemnym, jest niewątpliwie warte odwiedzenia. Dlaczego? Bo po pierwsze, mamy tutaj mnóstwo obiektów historycznych. Nie ta uliczka, przepraszam. Po drugie, moi kochani, przepiękna architektura. Po trzecie, fantastyczne jedzenie. Po czwarte, świetna pogoda, nawet w listopadzie jeszcze jest ciepło. Po piąte, jeśli Was jeszcze nie przekonałem, to uwaga, panowie,
Włoszki są przepiękne, naprawdę, naturalnie piękne kobiety. I żeby być obiektywnym, to również mężczyźni są bardzo ładni, bardzo przystojni. Także jeżeli któraś z dam jest singielką i szuka partnera na całe życie z południowym temperamentem, to jest wasz właściwy kierunek następnych wakacji. Moi kochani, to tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Życzę wam wszystkiego dobrego. Słuchajcie, bo się zgubiłem, cholera. Chyba prosto. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa. A, i zapomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Centralne Palermo to również mnóstwo fajnych targowisk ulicznych, na których możecie kupić absolutnie wszystko. Począwszy od świeżych owoców, warzyw, podomowej roboty, wina. No i to wszystko, moi kochani. Naprawdę, żegnam się już z wami. Trzymajcie się, a ja lecę po świeże awokado.